Słuchajcie, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałem pokazać Wam parę narzędzi i parę rzeczy powiedzieć na temat tego, co mi się sprawdza i na czym polegam, jeżeli chodzi o tworzenie biznesu online, który jest stosunkowo prosty, jeżeli chodzi o biznes, ale przez 2 lata udało mi się wypracować mniej więcej biznes na takim poziomie, na jakim były moje zarobki w koncernie po 16 latach pracy w korpo, więc przez 2 lata mi się to udało zrobić, że nawet nieco przekraczam tą wartość, ale daje mi to dużo więcej radochy. To jest tak mniej więcej, jakbym miał zamiast płynąć wielkim promem pasażerskim, na który nie mam w ogóle wpływu na wydarzenia, płynę sobie teraz jachtem sportowym, szybkim jachtem zwrotnym i mogę zmieniać kierunki, destynacje, wszystko, co mi się podoba. W każdym razie w tym odcinku podzielę się z Wami informacjami, co mi się podoba, co nie, i robię to w konwencji właściwie live'a, dlatego że jestem na tyle w tej chwili tutaj wyposażony w sprzęt, że mogę też o tym powiedzieć. Mój cały biznes online bazuje na kanale YouTube'owym jednym, ale też na grupie facebookowej, i to są dwa moje główne źródła. Oczywiście mam listę mailingową i małego bloga, którego nie wykorzystuję w pełni. Mam też strony społecznościowe typu Instagram i Facebook, ale one też dla mnie nie są aż tak wartościowe. Głównie grupa facebookowa bardziej, ale YouTube jest głównym źródłem trafiku. Codziennie mam około 5000 wejść na swoje epizody. W skali miesiąca to jest od 150 do 200 tysięcy wejść. YouTube generuje mi bardzo duży ruch na stronie, która na kanale, który nie jest może pod kątem subskrypcji jakiś wielki, bo dobijamy do 11 tysięcy, ale pod kątem już trafiku i zainteresowania jak najbardziej. I do kanału YouTube'owego wprowadziłem live'y dłuższe, które mają niebagatelny wpływ na to, jak ten biznes online'owy dalej się kręci, dlatego że dłuższe live'y budują zaufanie, ale też filtrują takich użytkowników, którzy wpadają tylko na chwilę, skoczków, lub też użytkowników, którzy naprawdę są zainteresowani i potrafią słuchać na przykład przez godzinę i uczestniczyć czy nie w live'ie, więc tak to wygląda. I to wymagało wykształcenia sobie, słuchajcie, właśnie umiejętności prowadzenia audycji na żywo, co zajęło mi w sumie 120 epizodów. Na tyle, żeby osiągnąć taki poziom jak teraz, bo teraz nagrywam bez żadnego montażu, zajęło mi to 120 odcinków. Oczywiście musiałem zmienić trochę narzędzia i trochę przeskalować studio całe. Zrobiłem drobne rzeczy, drobne korekty, ale powinno być przyzwoicie. Oczywiście to nie jest zawodowe studio TVN, tylko to jest domowe studio YouTube'a. Budżetowe środki, jakie mam, pokażę Wam teraz. Pierwsza rzecz, jaką mam, to jest Lumix i uważam, że do nagrywania tego typu domowych wideo wahałem się nad Sony i mam też Canona, ale Lumix jest chyba najlepszy, dlatego że ma czysty obraz HDMI, wyjście połączone z autofokusem. Jednocześnie jest tani, dlatego że Lumixa bez stabilizacji G7 można kupić za 1500, stosunkowo tani, za 1500 zł. A obiektyw, które tutaj widzicie, to jest 20, ale jasny bardzo, 1.7, czyli powoduje, że jest efekt rozmycia tła, czyli to płytka głębość, czy krótka płytka głębia ostrości, tak? I to jest ten setup, który mam, i on nie jest wcale wielki. Jak widzicie, tu jest jeszcze przejściówka, wyjście HDMI, i z tego Lumixa mamy praktycznie obraz pobierany też teraz. Jedyny trik, jaki tutaj mam, to jest złapanie ostrości, bo on nie zawsze tak łapie dobrze ostrość jak Canon, więc z Lumixem trzeba uważać na to ustawienie ostrości i trzeba sobie spróbować przed live'em, żeby nie wylądować w takiej scenerii. Drugą rzecz, którą chciałem powiedzieć odnośnie live'ów jeszcze, to jest Elgato, który połączony ze scenami, teraz Wam pokażę na przykład jedną scenę, załóżmy, że to byłaby scena taka, to jest jedna ze scen, tak? Załóżmy questions and answers, to jest scena pod tytułem pytania i odpowiedzi, tak? I teraz poprzez Elgato jestem w stanie przenieść się do następnej sceny, zmienić ją albo przenieść się na przykład z intro, tu mam załóżmy... Z takiego intro jestem w stanie się przenieść do sceny głównej, także tutaj jest naprawdę dość fajnie to zrobione. Trzeba sobie troszkę zaplanować, ale nie tak dużo, jak się wydaje, bo to kwestia jest 15 minut przygotowania do jednego live'a. Oczywiście można też używać PowerPointa czy Keynote'a tutaj i też PDF-y pokazywać, różne overlaye, efekty dźwiękowe i tak dalej, także jest trochę tych możliwości, ale dla mnie największą możliwością jest to, że mamy bezpośrednią możliwość wyświetlania też komentarzy. Zobaczcie,
To jest komentarz na przykład jednego z widzów, tak, podczas live'u próbnego. I tutaj mam już bezpośredni komentarz i mam bezpośredni feedback z grupy. Także pod tym względem jest naprawdę rewelacyjnie i używam MacBooka i używam programu iCam Live. Uważam, że jest dużo lepszy, dużo łatwiejszy dla mnie przede wszystkim do obsługi na żywo w stosunku do OBS-u. Zdecydowanie do OBS Studio. Więc to jest to. Druga rzecz, jeżeli chodzi o już mój content, o produkty online'owe, używam do strony członkowskiej i do warsztatów online'owych platformy Teachable z Nowego Jorku. Wahałem się nad narzędziami, myślałem o Kajabi, ale Kajabi ma ograniczenia, jeżeli chodzi o ilość produktów. Natomiast Teachable nie ma takich ograniczeń. Teachable skaluje pod kątem studentów. Bezpłatne korzystanie z platformy jest do 10 studentów, a później mamy $29 i kolejny próg professional, czyli basic jest $29 miesięcznie, a $100 to jest już professional plan. I tam mamy dość profesjonalny hosting treści online'owych, czyli kursów online i strony członkowskiej. Mamy cały system płatności poprzez PayPal albo kartę kredytową, mamy też rozliczenia, mamy też recurrent revenue, czyli abonament na przykład miesięczny, trzymiesięczny, półroczny, roczny, to jest też bardzo fajna sprawa, bo część osób woli sobie korzystać czasowo, część osób chce mieć wszystko na stałe. Wprowadziłem też tak zwany tiered pricing, czyli cena dla każdego, na przykład wypożyczenie treści czy skorzystanie z treści czasowe, miesięczne lub też właśnie na dany okres, plus do tego tak zwany bundle, czyli zestawy, na przykład trzy kursy w jednym plus konsultacja, to już jest zestaw VIP, lub też wersja premium, czyli jeden warsztat plus konsultacja. Postarałem się tak to uszyć, żeby każdy znalazł coś dla siebie, znalazł coś ciekawego. W sumie mam 30 produkcji, około swoich 30 produkcji na różnych platformach, bo też udzielam licencji na Udemy i na Skillshare. Natomiast Teachable jest moją główną platformą, na którą się zorientowałem, dlatego że daje największe możliwości i największą elastyczność i też mogę ceny właściwie kształtować tak jak ja chcę, bo na przykład na Udemy cena waha się od 10 do $20 za jeden warsztat online'owy. Z innych rzeczy, które jeszcze technicznie chciałem powiedzieć, podkreślić, dużo mi pomaga funkcjonalność MacBooka, czyli możliwość nagrywania ekranu, QuickTime Player, czyli szybkie przycięcie wideo, też iMovie do prostych montaży wideo, nie mówię o niczym specjalnym, ale o prostym montażu wideo. To, z czego jeszcze korzystam, te narzędzia takie na Macu, to jest na przykład GarageBand, żeby komponować z live'ów podcast, to też robię, bo mam mały podcast, latającą kawkę. I następnie sprzężenie jeszcze live'ów na, i uważam, że idealnie byłoby zastosować jeszcze Restream, to jest taka platforma, która pozwala na transmisję równoległą na wielu platformach. To są te rzeczy, które chciałbym jeszcze trochę podkręcić, trochę polepszyć. W każdym razie nie ma już tak bardzo dużo rzeczy do zrobienia, bo już dużo naprawdę pod tym kątem się udało. Myślę, że Kajabi byłoby fajne tak docelowo, gdybym mógł skorzystać z Kajabi. Na tym etapie jeszcze nie mam takiej możliwości. Muszę się zastanowić, jak to technicznie ugryźć. Być może jakiś fajny premium membership albo inną platformę. Jeżeli chodzi o epizody na YouTubie, najwięcej czasu poświęcam. Tworzenie treści online'owych to jest drugi typ, ale jeszcze jeden produkt ostatnio wprowadziłem ciekawszy, a mianowicie oprócz samych produktów online'owych jeszcze produkt plus implementacja, czyli takie programy. Wygląda to w ten sposób, że mamy na przykład tygodniowy program, to może być oczywiście weekendowy program, ale polega to na tym, że mamy codziennie codzienne uwolnienie części treści, czyli publikacje. To jest, no można powiedzieć tak, pokazanie na światło dzienne codziennej części wiadomości, plus do tego live w formie sprawdzenia i praktyki i implementacji wspólnej, plus praca domowa też krótka na zasadzie takiej ewaluacji, czyli oceny danych studentów czy danych uczestników. I programy są bardzo fajne, bo one dają bardzo szybką transformację, czyli z poziomu wyjściowego do poziomu docelowego i uważam, że każda dobra treść online'owa powinna zawierać jedną rzecz, a mianowicie transformację, czyli faktycznie znalezienie się w punkcie, w którym uczestnik chciałby być jeszcze przed rozpoczęciem
danego programu. I uważam, że przyszłość jest w programach, dlatego że tu korzyści są niebagatelne, bo mamy na żywo kontakt z instruktorem, mamy możliwość korzystania z jego normalnego warsztatu online'owego i do tego mamy bonusy w postaci odpowiedzi i takiego feedbacku, czyli takich odpowiedzi zwrotnych w trybie na żywo, prawda, takim naturalnym. I grupy są też małe, bo na przykład moja grupa facebookowa główna, otwarta, liczy 3,5 tysiąca osób, a w programie uczestniczy na przykład 30 albo 50 osób. Także to jest ta subtelna różnica. Z czego zrezygnowałem, jeszcze chciałem wam powiedzieć, co mi się sprawdza, co mi się nie sprawdza. Zrezygnowałem z aktywności 1 na 1 i z aktywności, które są nieskalowalne. Staram się ograniczać wszelkie zlecenia, coachingi 1 na 1, wszelkie doradztwa do 1 lub 2 godzin na tydzień tylko. Dlatego, że nie jestem w stanie tego przeskalować, a jednocześnie dosyć dużo energii trzeba w tego typu przedsięwzięcia zainwestować, poświęcić, no mniej więcej o to chodzi. Natomiast jeżeli na przykład w tym czasie zrobię film na YouTubie, przygotuję w ciągu godziny czy dwóch, jestem w stanie ten film pokazać dla 5 tysięcy osób, także widać, jaka to jest duża różnica. Stąd staram się skoncentrować na takich przedsięwzięciach skalowalnych i to przynosi chyba największy też efekt. Co mi się nie sprawdziło jeszcze? Oprócz tych właśnie pojedynczych coachingów 1 na 1, które mnie dosyć mocno czerpały i też powodowały, że później nie miałem energii do tworzenia treści na większą skalę. Druga rzecz, która mnie trochę podczerpała, czy nie sprawdziła mi się, to ogłoszenia na Facebooku zupełnie. Jeżeli organizuję webinar, ogłaszam, nagrywam krótki film, zapowiedź na YouTubie, na społeczności YouTube, na grupie facebookowej swojej daję ogłoszenie, że będzie webinar dla chętnych, plus do tego lista mailingowa, mam 2000 maili w tej chwili i to jest wszystko. Natomiast Facebook zupełnie mi się nie sprawdza, jeżeli chodzi o ogłoszenia, i wykorzystuję Facebook głównie tylko w postaci grupy i tak, i tej społeczności w formie 2 czy 3 nawet grup, które mam, bo jedna jest grupa obsługująca program, druga grupa dotyczy, ogólna jest otwarta, a trzecia to jest strona członkowska, plus do tego bonus w postaci grupy facebookowej. Tak to wygląda, także widać, że strategicznie, bo dużo pracy nie jest, jest to normalne zajęcie, full time, czyli na pełen czas, pełen etat, ale strategia jest ważniejsza niż organiczna praca i dużo razy się już przekonałem, że trzeba myśleć i planować trochę do przodu, fajnie rozegrać kolejne kroki, żeby było docelowo łatwiej i żeby to wszystko się kręciło. Na razie jestem w takim punkcie, można powiedzieć na półmetku tego, co chciałem osiągnąć, ale zbudowałem ten jacht, o którym wam mówiłem na początku, że już nie płynę w korpo na tym wielkim wycieczkowcu jako ten jeden pojedynczy uczestnik, tylko jestem już na tym jachcie, który jest sprytny, zwrotny, sportowy, można obrać kierunek, zmienić zdanie w każdej chwili, wprowadzić korektę i to wszystko wygląda zdecydowanie lepiej. To są te rzeczy na początek, oczywiście nie wspomniałem o samokształceniu, nie wspomniałem o innych narzędziach, które stosuję tutaj, ale generalnie to jest to, co wykorzystuję w codziennej pracy i to, co mi się sprawdza. Oczywiście zaaranżowałem tutaj studio domowe, szybszy internet, czyli internet mam po kablu podczas streamów, to jest też absolutna podstawa, przejściówki, HDMI grabber, oświetlenie z gridem wprowadziłem, obiektyw jasny, tak jak powiedziałem, 20 mm, plus iPada, żeby pokazać też osobom na żywo, co chciałbym zrobić, prawda, bo w tym momencie jestem w stanie zademonstrować dużo detali i dużo rzeczy pokazać, właściwie podążać ze swoimi myślami i za swoją formą przekazu, jeżeli chodzi o to, co mógłbym ludziom przekazać. Tak to mniej więcej wygląda, słuchajcie. Mam nadzieję, że w tym telegraficznym skrócie podzieliłem się w taki sposób no, efektywny, czyli tak dokładnie jak ten tryb postępowania przyjąłem, ale muszę powiedzieć, że te narzędzia są na pewno skuteczne. Zastanawiałem się oczywiście też wcześniej nad tym, czy zastosować PC czy Maca, ale jednak powiem wam, że Mac sprawdza mi się bardzo dobrze i te nawet podstawowe programy bardzo mocno mi ułatwiają życie, takie jak nagrywanie ekranu, nagrywanie voice over, czyli narracji poprzez kombinację klawiszy, szybkie
cięcie, szybkie tworzenie treści z komentarzem. Na przykład ktoś prosi mnie o ewaluację, jak ja coś robię, więc od razu to, co robię pierwsze, to nagrywam ekran z moim komentarzem i dokładnie po takim samym czasie, może mam współczynnik straty czasu 10% na obrobienie takiego materiału czy przesłanie, ale dokładnie jestem w stanie wyjaśnić, tak jakby ktoś siedział obok mnie. I tego typu działania staram się stosować na co dzień. Bardzo się serdecznie dziękuję. Oczywiście też o samokształceniu może będzie następnym razem, bo tutaj to jest następna działka, której warto powiedzieć, ale to jest mniej więcej to, co chciałem przekazać wam na dzisiaj. Muszę powiedzieć, że lipiec był naprawdę dobrym, jeszcze się nie skończył, bo mamy dopiero 22. Lipiec jest najlepszym miesiącem moim, jakim miałem, ale czerwiec był do tej pory też najlepszym i maj był najlepszym i kwiecień, więc to jest tak, że ten trend jest bardzo mocno rosnący, a jednocześnie staram się pomóc dużej ilości ludzi i uważam, że miarą sukcesu, tak jak mówię wielokrotnie, jest to, ilu ludziom jesteśmy w stanie pomóc albo rozwinąć ich, a nie koniecznie tego, ile zarabiamy w danej chwili, bo trzeba patrzeć strategicznie i na dłuższą skalę i w dłuższej perspektywie czasu. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Nie było żadnej muzy, nie było żadnych przebitek, nie było żadnych b-rolli, ale tak miało być, słuchajcie, i to miało być live, ale jestem zalogowany na inny kanał, więc poszło w formie epizodu. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych epizodach wkrótce. Cześć!